Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Buch Travel. Mamy idealnie godzinę 19, z nami program Buch Travel. Dzisiaj będziemy mówić o... odległym kraju. Będziemy mówić o Japonii i ze mną w studiu są goście Asia i Marcin. Dzień dobry. Dzień dobry. Moi drodzy, dlaczego akurat Japonia? Dlaczego nie mogliście sobie zostać tutaj w naszej kochanej Polsce, jak my mamy takie piękne widoki, piękną pogodę, jak dzisiaj na przykład? W zasadzie historia zaczęła się już w gimnazjum, kiedy byłem w gimnazjum i kiedy 13 lat zamarzyłem sobie o tej podróży. Byłem bardzo wkręcony w kulturę Japonii. Przez kilka lat ćwiczyłem aikido, japońską sztukę walki. I pomyślałem, że to będzie wspaniały pomysł, żeby tam się wybrać, tylko jakby nie miałem jeszcze planu, jak to zrobić, byłem dosyć młody. I tak w zasadzie na koniec studiów pomyśleliśmy, że chcemy zrobić coś takiego fajnego jeszcze przed rozpoczęciem pracy na pełen etat. I właśnie coś takiego egzotycznego, ale także coś takiego w miarę bezpiecznego. To znaczy chcieliśmy wybrać taki kraj, który będzie jakby i egzotyczny, i bezpieczny. Myśleliśmy o Chinach najpierw, ale w końcu padło na Japonię, bo słyszeliśmy o niej różne dobre opinie i zaczęliśmy się do niego przygotowywać. Tak, no i Japonia, jeżeli chodzi o taką bezpieczną podróż, to jest takim idealnym celem, ponieważ naprawdę wszystko jest tam świetnie zorganizowane, pociągi chodzą z dokładnością co do minuty i można wszystko zaplanować, wiele informacji jest dostępnych w internecie i naprawdę można się fajnie przygotować i no, wrażenia są też niesamowite na miejscu. A słuchajcie, jak to było z kosztami? Było bardzo drogo, bo faktycznie to jest taka daleka podróż, więc musiało tak być. To znaczy, oczywiście jest to kraj drogi i nie ma co się oszukiwać, że to będą jakieś bardzo tanie, że to będzie bardzo tania podróż, ale jest, uważam, że jest to takie, da się to tak zorganizować, żeby było to w zasięgu, powiedzmy, przeciętnej osoby, która chce sobie zaplanować urlop czy wakacje i pojechać w fajne miejsce. Tutaj na przykład, jeżeli faktycznie chcielibyśmy jechać z biurem podróży, no to faktycznie musimy się liczyć z kosztami na 100 tysięcy złotych przynajmniej, ale my to wszystko organizowaliśmy sobie sami, czyli te koszta w zasadzie, budżet na osobę wyniósł nas 7 tysięcy złotych, z tego co lot kosztował 2, a reszta to są koszta na miejscu i uważamy, że ta kwota jakby 5 tysięcy złotych na miejscu wcale nie jest jakąś kwotą astronomiczną. Myślę, że jest taniej na pewno niż w Norwegii albo w innych krajach właśnie północnych. Też trzeba wziąć pod uwagę, że wyjechaliśmy tylko na 2 tygodnie, więc naprawdę chcieliśmy tam zobaczyć w tym czasie tyle, ile się dało i wykorzystać ten czas jak najlepiej, także no, nie oszczędzaliśmy na jakichś wyjściach do muzeów, na jakichś kulturalnych wydarzeniach. Po prostu chcieliśmy wykorzystać te 2 tygodnie jak najbardziej intensywnie, dlatego też jeżeli ktoś by jechał na dłuższy okres, to na pewno uda mu się to zrobić bardziej niskobudżetowo, jeżeli chodzi o jakiś budżet dzienny, ale my po prostu chcieliśmy jak najlepiej to wykorzystać. I jeszcze taka ciekawostka, znaczy, jeżeli ktoś chce w Japonii wydać dużo pieniędzy, to może to zrobić. To jest kraj, który do tego nakłania wręcz i wszelkie rodzaju jakieś luksusowe hotele albo inne tego typu usługi jak najbardziej może na to wydać pieniądze, więc to jakby nie jest żadne ograniczenie. Tak, ale jeżeli ktoś nie chce, to też da się to zrobić. A słuchajcie, czym podróżowaliście? Bo już powiedzieliście, że no wiadomo, polecieliście tam samolotem, ale czym podróżowaliście na miejscu? Czym jest najlepiej, jakby najbardziej tak ekonomicznie tam podróżować? Tak, to znaczy, w zależności od tego, jak chcemy zaplanować podróż, w naszym przypadku chcieliśmy właśnie zobaczyć jak najwięcej różnych miejsc w tym krótkim czasie. I jeżeli ktoś właśnie ma taki plan, że chce dużo podróżować, dużo się przemieszczać między miastami, to opłaca się kupić taki bilet czasowy, który można kupić, to też jest istotna wskazówka, że trzeba go kupić przed wyjazdem, można go kupić tylko poza granicami Japonii i trzeba mieć, nie można mieć obywatelstwa japońskiego. I to jest tak zwany Japan Railway Pass. I można kupić taki bilet na tydzień, 2 lub 3 tygodnie
I w tym czasie można podróżować wszystkimi pociągami na terenie kraju, no prawie wszystkimi właściwie, tam niektórych spółek to nie obowiązuje, ale właściwie większość miejsc można dotrzeć po prostu w ramach tego jednego biletu. I nam się to rzeczywiście opłacało. My kupiliśmy taki bilet dwutygodniowy za około 1300 zł. I no rzeczywiście, ponieważ pociągi, ogólnie transport w Japonii jest drogi i jeżeli byśmy chcieli tak pojedynczo kupować te bilety, to wyszłoby w naszym przypadku sporo drożej. Natomiast jeżeli ktoś tylko chce na przykład przejechać, zobaczyć powiedzmy 2-3 miasta, to trzeba już to przekalkulować, czy nie opłaca się po prostu kupować pojedynczych biletów. I generalnie pociągi są naprawdę na bardzo wysokim standardzie, i jeżdżą bardzo szybko, są punktualne i wygodne i w wiele miejsc można dojechać właśnie za pomocą pociągów. Są też autobusy, ale chyba jest to mniej popularny środek transportu. Autostop nie jest popularny. Tak. Nie próbowaliśmy, ale słyszeliśmy też głosy, że ciężko to idzie. Tak, że to po prostu w ich kulturze to jest nieznane. Jest widziane, tak? To znaczy po prostu oni nie znają takiego środka transportu i no być może ktoś by nas zabrał, ale mogło się po prostu dziwić i nawet nie zniechęci, tylko po prostu... Zdolności, że... Nie, no po prostu mogą... No nie wiedzą, o co chodzi. No, ktoś stoi na ulicy i po prostu to jest troszkę inna kultura i nie jest to tam popularne, ale pozostałe środki transportu są bardzo dobrze zorganizowane. No właśnie, z tego co mówicie, to Japonia jest tak faktycznie bardzo nastawiona na podróże i na takie przyjazdy ludzi z zagranicy. Ludzie są tak bardzo otwarci, bo ta ich otwartość polega na tym, że chcą bardzo pokazać swoją kulturę i oni są dumni z tego, że mają taką swoją własną kulturę, swoje własne zwyczaje i jak tylko widzą obcokrajowca na ulicy, to podchodzą do niego, się go pytają, co on tu robi, czy jest, skąd jest, no domyślcie, jesteś z Ameryki, jak tam jesteś w ogóle, więc tam jesteś... pytają, jak ci pomóc, w którą stronę idziesz i tak dalej. Więc jak ta otwartość jest widoczna, chcą się dzielić tymi zwyczajami swoimi, więc to jest na pewno plus, jeżeli chodzi o turystyczne zwiedzanie. Ponadto... Tak, oni dla nich też, w zasadzie każdy turysta dla nich jest atrakcją, dlatego w niektórych miejscach, które są mniej popularne, rzadziej odwiedzane przez turystów, to właściwie mieliśmy wrażenie, że to my jesteśmy większą atrakcją niż oni dla nas i podchodzili, rzeczywiście się pytali różne rzeczy, starali się nawiązać kontakt, nawet jeżeli nie mówili dobrze po angielsku, to naprawdę bardzo się starali, żeby nam jakoś pomóc, nie wiem, poradzić, gdzie mamy się udać, dopytać o różne rzeczy i naprawdę no było to bardzo miłe, że próbowali nawiązywać taki kontakt. Powiedzcie mi, gdzie byliście, co zwiedzaliście, bo byliście nastawieni, żeby wycisnąć z tej Japonii jak najwięcej się da. Co wycisnęliście z tej Japonii? Sporo różnych rzeczy i zaczęło się od Tokio, czyli od takiego tej Japonii nowoczesnej, z wielką architekturą i z oszałamiającym pędem życia. I tam z około 2 dni spędziliśmy w Tokio i zobaczyliśmy ten faktycznie tą wielką aglomerację. To było na nas bardzo duże wrażenie. Polecamy tam, jeżeli ktoś nie był w takich miastach jak Nowy Jork na przykład, to na pewno zrobi to na nim duże wrażenie. Jeśli był, to też zrobi na nim duże wrażenie. Pęd życia faktycznie jest tam ogromny. Widać też dużą, tutaj warto może powiedzieć o tym, jednolitość społeczeństwa i w czasie pracy, czy powiedzmy tam od 8 do 17, nawet dłużej, oni są znani z tego, że pracują, ale dłużej do 20, to w metrze widać po prostu morze japońskich pracowników w białych koszulach. Oni są ubrani jednakowo, naprawdę. Biała koszula, czarne spodnie, czarne buty i teczka obowiązkowo przy boku. I jeżdżą tym metrem w tę i we w tę i po prostu no, nie za bardzo są podobnego wzrostu jeszcze w ogóle. Więc to widać naprawdę taką jakby jakby byli faktycznie takimi jakimiś małymi mrówkami. Nie ma takiej indywidualności, nie widać tej indywidualności po prostu. I rzeczywiście Tokio jest też takim specyficznym miastem, w którym naprawdę widać ten kontrast no, japoński, właśnie tej rozwój technologii i te wielkie korporacje, olbrzymie wieżowce, całe centra handlowe, obok naprawdę starych i tradycyjnych miejsc, świątyni, parków o kilkusetletniej tradycji, tradycyjnych herbaciarni. Naprawdę no, nas przy pierwszym takim spotkaniu uderzył właśnie ten kontrast między tą tradycją i kulturą, a taką nowoczesnością i właśnie
pędem pracy i tego życia miejskiego. Polecamy przejście do dzielnicy Akahibara, to jest dzielnica elektroniki w Tokio. To jest kwintesencja po prostu tej nowoczesności. Po prostu mamy oprócz sklepów z nowoczesną elektroniką, gdzie możemy kupić najnowszego iPada, mamy kilkupiętrowe budynki z japońskim komiksem, czyli z mangą i z anime. Po prostu robię, że naprawdę jest kilka budynków, które stoi koło siebie, albo nawet kilkanaście. Każdy ma 7 pięter, na którym jest każde pięter wypełnione komiksami i to jest taki ich jakby narodowy sport, że oni to czytają. To jest faktycznie. No to polecam się tam przejść, bo to jest taka właśnie kwintesencja tego Tokio, ta dzielnica. A wy czytaliście kiedyś przed wyjazdem mangę i jakoś tak, nie wiem, byliście też zafascynowani, czy raczej podeszliście do tego? Nie, raczej z dystansem. Mają też dział w każdym takim budynku z komiksami dla dorosłych, w sensie z mangą dla dorosłych i u nich jakby nie ma takiego tematu tabu. Oni jakby nie wstydzą się, że czytają na przykład takie komiksy dla dorosłych, wchodzi się na takie piętro, sprzedawca głośnym okrzykiem wita cię, mówi dzień dobry, witamy w naszym sklepie, ty już się oczywiście czujesz skrępowana, no bo nie chcesz być zauważona w tym sklepie, prawda, na tym chcesz przemknąć. No jeszcze jak wychodzisz, to on też żegna cię, mówi dziękujemy za wizytę w naszym sklepie. Tak, myślę, też warto podkreślić w ogóle taką kulturalność i te wszystkie zachowania, zasady dobrego wychowania są naprawdę bardzo wysoko cenione. Jest szereg takich zasad, które należy przestrzegać, będąc w Japonii, żeby nikt się nie poczuł urażony. A oni sami są naprawdę niezwykle tacy dobrze ułożeni i kulturalni. Przy każdym kontakcie i powitaniu kłaniają się. Jest cała kultura związana z tymi ukłonami, jak głęboko, jak ile razy należy się komu pokłonić, ale generalnie jest to taki zwyczaj, że witając się z kimś należy się ukłonić. Nie należy podawać ręki. Raczej nie należy podawać ręki, bo właśnie może to być odebrane jako nietakt. Młodzi ludzie tak, ale jeżeli komuś, szczególnie do jakiejś starszej osoby, to nie należy z nią nawiązywać jakiegoś kontaktu fizycznego, dlatego też ta zasada jakby też dlatego wyjaśnia ten autostop, ponieważ oni tego nie znają, więc mogliby się czuć jakby bardzo zaniepokojeni tym, że ktoś macha do nich na ulicy i każe im zatrzymać, ale chyba byliby przestraszeni po prostu. Właśnie jak tak mówiliście jeszcze o mandze, to tak sobie pomyślałam o mojej znajomej, która ją uwielbia i nie wiem, co to by było, gdyby ona się znalazła w takim miejscu. Ale to dobrze, że wy mieliście do tego dystans i podeszliście z takim zdrowym rozsądkiem. Powiedzcie mi, faktycznie Tokio, skoro tak mówicie, może przytłaczać jakby tak, swoją wielkością, ogromem, takimi jakby klonami chodzącymi. Tak. Powiedzcie mi, czy jest gdzieś tam takie miejsce, gdzie można tak naprawdę odpocząć? Tak, myślę, że jest sporo takich miejsc. Mieliśmy okazję znaleźć się w jednym z parku, który był położony w dzielnicy właśnie największych wieżowców. I jest to park, który ma właśnie kilkaset, chyba 300 lat. Są tam naprawdę bardzo, bardzo piękne i stare okazy roślin, drzew. Można przejść takimi cichymi, spokojnymi alejkami. Na środku tego parku jest taka tradycyjna herbaciarnia, w której możemy się napić prawdziwej zielonej herbaty maczy, przygotowanej w tradycyjny sposób. I naprawdę jest to miejsce niezwykle spokojne, gdzie można się zrelaksować. Natomiast jeżeli tylko wyjdziemy, stojąc w tym parku praktycznie, jesteśmy otoczeni olbrzymimi wieżowcami, co naprawdę daje takie niesamowite wrażenie, bo stoimy w takim... Tak, jest taki wielki kontrast. Po prostu jesteśmy w takim niezwykle relaksującym i spokojnym miejscu, które ma kilkusetletnią tradycję, a dookoła są olbrzymie szklane konstrukcje i takie nowoczesne centrum wielkiego miasta. Także naprawdę... Mimo wszystko można odpocząć w tym parku. Ale można chociaż odpocząć. Polecamy napić się tej herbaty, to jest też temat na osobną pewnie audycję, ale ta herbata to jest po prostu super. Bardzo polecamy przejść się do takiego pawilonu herbaciarnego i wypić herbatę właśnie matcha. To jest taka herbata pudrowa, taka sproszkowana. Nie piłem czegoś takiego w Polsce. Znaczy są pewnie można, ale jednak inaczej troszkę niż taka... Kupowana w sklepie zielona herbata.
No właśnie, bo faktycznie, tak jak mówisz, herbata to jest kompletnie oddzielny temat, ale jeżeli moglibyśmy tak jakoś, nie wiem, załamać tę regułę i troszkę tutaj o niej jakby w skrócie powiedzieć, czy byliście może, widzieliście może takie przygotowanie takiej herbaty, tak. Bo z tego co wiem i myślę, że dużo osób słyszało, jest to taka cała ceremonia, tak, która jest skomplikowana. Tak, to jest jakby ich, to jest cały właśnie taki ceremoniał, bo to jest jedna z takich czynności, których oni doszukują się sensu w robieniu takich prostych czynności. To znaczy, to jest cały ten ceremoniał pożenia herbaty, składa się po prostu z szeregu wielu małych czynności, takich jak, nie wiem, przetarcie szmatką pojemnika na herbatę, albo wsypanie tej herbaty do czarki i tak dalej. I to się nazywa chanoyu po japońsku. I oni, byliśmy na takiej ceremonii w Kyoto. Już przechodząc trochę dalej, to mogliśmy uczestniczyć w takiej ceremonii. To była taka, każdy turysta ma możliwość, trzeba tylko wiedzieć w przewodniku, znaleźć sobie, gdzie to jest. Mam możliwość uczestniczyć w takiej ceremonii, to trwa 10 minut i w tym czasie 10 minut po prostu, trywializując bardzo tutaj, przepraszam wszystkich fanów ceremonii, zaparza się herbatę, no ale to po prostu jest jakby dla nich ma głębszy sens. I tutaj każda, że takie czynności mają, te proste czynności mają jakieś takie prawie, że wartości dla nich duchowe. To jest jakiś na przykład symbol oczyszczenia, że my się oczyszczamy przed piciem tej herbaty. I w zasadzie, czyli na tę ceremonię składa się samo parzenie, jak i później trzeba w specjalny sposób wypić jakby tą herbatę, ale ten specjalny sposób polega na tym, że trzeba tą czarkę położyć na dłoni, na lewej, potem trzeba ją obrócić dwa razy, potem wypić i tak dalej. To są różne takie... No i ta jakby to jest... W tym się można doskonalić, jak wielu takich, Japończycy po prostu doskonalą do perfekcji takie czynności. Oni tę herbatę wzięli, przyszła do nich z Chin, czy jak dużo rzeczy Japonia powstała na, to tak, takie jest moje spostrzeżenie, na bazie po prostu cywilizacji chińskiej, ta herbata przyszła z Chin. I oni po prostu wzięli ten zwyczaj jakby tutaj i doskonalą go teraz do perfekcji. No. I... Taka ciekawostka, że właśnie kiedy spytaliśmy tej pani, która pokazywała nam całą tę ceremonię. Spytaliśmy, no to ile czasu trwa, żeby rzeczywiście nauczyć się takiej wykonywania tych wszystkich czynności. Ona powiedziała, że są specjalne szkoły, które tego uczą i żeby stać się takim specjalistą od zaparzania zielonej herbaty, mistrzem, to potrzeba do tego około 10 lat studiów w takiej szkole. No więc to tylko taki... Jakby to obrazuje, jak ta kultura jest dla nas niezwykła i no, nam trudno wyobrazić sobie w ogóle, że można na coś poświęcić tyle czasu, co my, dla nas jest zupełnie banalną czynnością, a dla nich naprawdę to jest cały skomplikowany ceremoniał. Dokładnie. Ja teraz właśnie zaczynam studia, mam zamiar tam spędzić 5 lat, jeżeli mi się uda, ale 10 lat to już bym sobie naprawdę nie wyobrażała, więc wielki podziw i szacunek. A czy ta pani, która zaparzała tę herbatę, była jakoś szczególnie ubrana? To wiem, że oczywiście był ktoś taki jak gejsza, aczkolwiek nie znam szczegółów. To znaczy, jeżeli chodzi o gejsze, to rzeczywiście można w Kyoto przynajmniej, można spotkać panie, które są w ten charakterystyczny sposób ubrane i umalowane i widzieliśmy kilka takich osób na ulicach. Natomiast akurat ta pani, która zaparzała dla nas herbatę, była po prostu ubrana w tradycyjne japońskie kimono. I też dużo osób, może, przynajmniej podczas naszej wizyty w Kyoto, widzieliśmy sporo osób ubranych w taki tradycyjny sposób, czyli właśnie w długie kimona, kobiety w takie wielobarwne stroje i drewniane japonki. Uwaga do japonek, można nosić specjalne skarpetki i to nie jest żaden nietakt, jest to element ubioru. Natomiast mężczyźni też czasem nosili specjalne kimona i również japonki. Natomiast mogło to również mieć związek z tym, że akurat podczas naszego pobytu w Kyoto był taki festiwal i święto i być może oni byli po prostu przebrani z okazji tego święta, ale rzeczywiście no, widzieliśmy sporo osób i to też robi wrażenie, jak po prostu noszą te tradycyjne stroje i jak no, naprawdę są piękne też niektóre z tych ubrań. Ja myślę, że to można by porównać do czegoś takiego, jakby ktoś u nas na ulicy
Krakowie chodził w jakimś stroju ludowym na przykład, to jest coś takiego. Więc to jakby oni taką uwagę przywiązują do tego, to tak przez porównanie może tak, lepiej zobrazuje to. Tak, ale dla nich to jest takie bardziej normalne. I oni się tego nie wstydzą, po prostu jest to dla nich normalne. Nikt się z tej osoby nie śmieje, nikt tam jej nie wytyka palcem po prostu. Oni wręcz się cieszą, że mogą pokazać tutaj przywiązanie do tradycji. Że warto wspomnieć, że Japonia jako tak była bardzo długo zamknięta na wpływy, ponieważ dopiero granice na Europę, w zasadzie na świat otwarła około 1860 roku, kiedy amerykańskie statki wojenne podpłynęły pod Wyspę Japońską, zagroziły oszczałem, jeżeli tej granic po prostu nie otworzą. No i oni musieli te statki po prostu wpuścić, ale to dopiero wtedy jakby, czyli dopiero wtedy zaczęła się jakiś wtedy większy kontakt taki ze światem zewnętrznym, więc oni tę tradycję bardzo kultywowali, z tego to właśnie wynika. I teraz, tym bardziej, że ktoś przyjeżdża do ich kraju, no to jakby mamy tylko powiedzmy te 150 lat takiej otwartości, prawda, porównując do Europy, kiedy tam te wpływy, kiedy tam się to wszystko przenikało. No a tutaj właśnie nic się nie przenikało, więc dla nich jest takie normalne. Ale z drugiej strony są też właśnie też niesamowicie rozwinięci technologicznie, więc to jest jakby, to jest ciekawe. Niesamowite. No. Ale właśnie tego u nas brakuje, takiej jakby takiego przywiązania do tradycji i tego, żebyśmy jakoś tak no właśnie chcieli ją jakby pokazywać gdzieś na zewnątrz. Przykro, może kiedyś nie doczekam takich czasów, ale to jeszcze jak sobie przypomniałam, właśnie jak mówiliście o tych skarpetkach i japonkach, to tak sobie od razu pomyślałam, że Polacy mogą wybrać się w takim razie podróż do Japonii. Jak najbardziej, polecam. Odnaleźliby się może tam niektórzy. Ale wracając do tematu. Japonia to jest kompletnie inna kultura. Możemy tam na pewno spotkać się z przeróżnymi sytuacjami, pewnie wiele sytuacji was zadziwiło. Powiedzcie mi, czy musieliście się podporządkować do jakichś reguł panujących w hotelach czy w restauracjach? Były jakieś takie rzeczy, których, no wiadomo, u nas w Polsce nie ma, a tam trzeba tego przestrzegać. Tak, no jest trochę takich rzeczy, których należy wiedzieć, przyjeżdżając do Japonii, jak się zachować w japońskim domu czy hotelu, które może, no ponieważ oni są w ogóle bardzo kulturalni i bardzo tacy grzeczni i starają się, żeby nikogo nie urazić, więc może nikt by nas jakoś jawnie nie nakrzyczał na nas, ale mogliby czuć się urażeni. Czyli na przykład, jeżeli wchodzimy w tradycyjnym japońskim domu i zresztą w większości hoteli czy hosteli, w których spaliśmy, podłoga w pokojach jest pokryta taką specjalną matą bambusową, nazywa się to tatami. I po takiej macie nie wolno chodzić w butach. Jest to wielki nietakt. I zawsze w hotelach często jest napisane po prostu, że prosimy ściągnąć buty przed wejściem na matę. I należy tam wchodzić na bosaka. Dodatkowo jest w pokojach takich tradycyjnych, w domach japońskich jest taka specjalna wnęka, w której znajduje się zazwyczaj jakaś figurka lub obrazek. Jest to też miejsce, które dla nich ma jakieś specjalne znaczenie i nie wypada na przykład położyć tam swojego plecaka albo jakichś bagaży. Również mogą się poczuć w ten sposób urażeni. No i tak samo jak mówiliśmy z tym kontaktem fizycznym, że raczej go nie nawiązywać. Tak. No nie podawać ręki osobom starszym. Jeżeli dajemy podarunek, to należy podawać w dwóch dłoniach. Tak, tak? Czyli dwoma rękoma. Należy go wyciągnąć przed siebie tam i wtedy ukłonić się i podać tej podarunek tej osobie. Ogólnie też tymi podarunkami to też warto wiedzieć, że warto sobie przygotować na taką okazję wyjazdu, tak jak myśmy zrobili, pewne pamiątki z Polski, które takiego kraju egzotycznego zabierzemy. To jest bardzo fajny pomysł, polecamy wszystkim. Bardzo fajnie to wygląda tam za granicą, jak już coś takiego wręczamy. Chodzi o jakieś takie drobnostki, które typu zakładka do książki z polską flagą albo ołówek w kształcie ciupagi zakopanego, który oczywiście nie wręczylibyśmy nikomu, bo jest trochę kiczowaty, ale za to dla nich jest to niesamowite po prostu. I oni rzeczywiście, i też spotkaliśmy się z tym, że nowo poznane osoby dawały nam jakiś drobiazg na zasadzie pamiątki, czy jest to też jakiś element ich kultury, może w tej chwili już nie jest tak często spotykany, ale starsze osoby na przykład doceniają to i rzeczywiście widać było, że się cieszą, jak zostawiliśmy nawet jakiś tam naprawdę symboliczny podarunek w pensjonacie, czy rozmawiając z kimś. Jest to miły gest na pewno.
dobrze żyli. Oprócz tego, że jak najbardziej Polacy mogą wybrać się do Japonii ze skarpetkami i sandałami, to jeszcze musimy pamiętać, żeby mieć ze sobą jakieś takie małe drobiazgi, z których Japończycy na pewno będą się bardzo cieszyć. Teraz z Tokio i z Kyoto, z zatłoczonego Tokio i z Kyoto, przenosimy się do świątyni buddyjskiej. Jakoś się może wyciszymy. Powiedzcie mi, odwiedziliście tę świątynię. Dlaczego i jakie były wasze wrażenia? Chcieliśmy spróbować coś takiego nietypowego, nie tylko takiego noclegu w hotelu, bądź też hostelu w dobrym standardzie w Japonii. Chcieliśmy spróbować coś takiego bardzo, bardzo dziwnego, tradycyjnego spróbować. No i okazało się, że jest możliwe zarezerwowanie sobie noclegu w świątyni buddyjskiej w Japonii. Należy to, jeżeli nie zna się języka japońskiego, to można to też zrobić poprzez agencję, która działa na terenie Japonii i organizuje, po prostu rezerwuje noclegi w takiej świątyni. Wystarczy wysłać maila do nich po angielsku i oni takie, co ciekawe, nie weźmą za to żadnej prowizji, ponieważ oni jakby działają non-profit, zachęcając, po prostu promując ten region. I ten region to nazywa się Koyasan. Jest to święta góra Japończyków, która została założona przez mnicha buddyjskiego około 8 wieku naszej ery. I tam na tej górze jest kilkadziesiąt świątek buddyjskich, których każdy turysta może zarezerwować sobie nocleg. I jest to fajna sprawa, ponieważ nie jest to tylko nocleg, tylko mnisi organizują tam czas takiemu turyście i oferują oprócz posiłku wegetariańskiego, oczywiście jest to kuchnia taką, jaką mnisi jedzą, obiadu, kolacji i śniadania, oferują także medytację. Czyli tutaj mamy możliwość uczestnienia w medytacji z takimi zwykłymi, normalnymi mnichami buddyjskimi. No, ciekawe to było przecież. Ja troszeczkę wcześniej próbowałem, Asia. Próbowałam i na początku miałam problem z tym, żeby się rzeczywiście skupić i tak wyciszyć, ale wciąż jest to sprawa praktyki. W każdym razie było to coś innego. A po takiej medytacji można udać się do gorącej kąpieli, to się nazywa do onsenu, czyli onsen to jest jeszcze inna rzecz w kulturze japońskiej. Bardzo popularne są łaźnie. To jest łaźnia, czyli kiedyś w Japonii było po prostu tylko tak kilka suki, kiedyś było bardzo popularne chodzenie do łaźni publicznych, gdyż po prostu często w domach nie było łazienki, więc oni chodzili, żeby się umyć do takich łazień. To tak by zostało w kulturze i teraz są te łaźnie publiczne, które są oczywiście podzielone na płcie i woda w takiej łaźni jest naprawdę gorąca i to było też polecamy takie przeżycie. Potem jakby można było, czyli jakby najpierw medytować, potem jakby dokończyć duchowego czyszczenia w takim gorącej kąpieli. Można również wziąć udział w jakichś ceremoniałach czy nabożeństwach, które ci mnisi odprawiają i na przykład rano mieliśmy okazję słyszeć, jak śpiewają sutry. Święte pieśni buddyjskie. Tak, i to też było coś zupełnie innego. Nigdy czegoś takiego nie słyszałam. I jeszcze taką ciekawym miejscem, które naprawdę warto odwiedzić, jeżeli już jesteśmy w rejonie Koyasanu, jest stary cmentarz buddyjski, który jest, no właściwie trudno powiedzieć, ile dokładnie ma lat, ani ile dokładnie osób zostało tam pochowanych, ale jest to miejsce naprawdę niezwykłe, o bardzo ciekawej atmosferze i warto się tam przejść i zobaczyć. No dla nas było dużo takich dziwnych rzeczy, na przykład figurki Buddy, które znajdowały się obok nagrobków, były ubierane w różne kolorowe elementy strojów, na przykład ręcznie robione czapeczki albo jakieś fartuszki, kubraczki. Nie do końca wiedzieliśmy, co oznaczają te symbole, ale no i było to dosyć takie niezwykłe właśnie na cmentarzu widzieć takie kolorowe przebrania. Widocznie te ich rytuały również są inne, ale samo miejsce jest bardzo klimatyczne w takim wysokim lesie i gęstym. Troszkę właśnie już nie tak łatwo się tam dostać, ponieważ jak mówiliśmy, pociągi są bardzo popularne i jeżdżą często i szybko, ale na popularnych trasach, czyli jeżeli chce jechać z Tokio do Kyoto, jedzie tam pociąg co godzinę i jedzie 2,5 godziny 400 km, więc bardzo szybko. Ale jadąc do takiego Koyasanu z Kyoto, najlepiej dostać tam z Kyoto, mówimy o jakiejś odległości 100 km, my jechaliśmy
no, 5 godzin prawie z różnymi. Tak, już lokalne pociągi jeżdżą jak nasze lokalne, powiedzmy, pociągi. Mają też takie i też zaczną iść na każdej stacji. Jest to też w górach, więc ciężko jest tam dostać. Warto zarezerwować trochę czasu, żeby tam dojechać. Polecamy górę Koyasan na naprawdę na wyciszenie się, szczególnie po takim zatłoczonym Tokio. Czyli faktycznie po Kyoto i po Tokio można wypocząć w świątyni buddyjskiej. Mnisi przyjmują z otwartymi ramionami. A powiedzcie mi, no bo tego tematu nie poruszaliście, ja nie poruszałam, nie poruszaliśmy, a ja uwielbiam o tym mówić, bo coś tam jednak musieliście jeść przez te 2 tygodnie. Jednak coś taki, co powiedzcie mi, sushi przez 2 tygodnie, czy jednak nie? Sushi też polecamy, ale myśmy chcieli spróbować po prostu tak raz porządnie takiego, jakby, że tak się wyrazić, świeże sushi. W tym celu należy się w Tokio udać na targ rybny Tsukiji wcześniej rano, bo o godzinie 7 albo 8, wtedy można, jest okazja, żeby to świeże sushi zjeść. To znaczy, jeżeli w ogóle chcemy i lubimy takie atrakcje, to można tam pójść naprawdę bardzo, bardzo wcześnie, ponieważ około chyba 5 czy 6 rano rozpoczyna się tradycyjna aukcja tuńczyka i podobno jest to, nam się niestety nie udało w tym wziąć udziału, podobno trzeba wcześniej rezerwować miejsca i przychodzić tam naprawdę praktycznie w środku nocy, ale podobno jest to też bardzo ciekawe przeżycie, żeby zobaczyć, jak wygląda taka aukcja, i później jest tam taki bardzo duży targ rybny. I również tam stoiska ze świeżym sushi. Próbowaliśmy i naprawdę było super. Polecamy, ale oprócz tego jeszcze chcieliśmy powiedzieć o barach, normalnych barach, które są w miastach. Polecamy szczególnie, czy głównie się sterowaliśmy w barach przez ten cały wyjazd. Są takie, no takie, my byśmy może nazwali to mlecznymi barami, w którym jak się wchodzi, to jest automat, oczywiście wszędzie w Japonii są automaty różnego rodzaju, więc jest maszyna, do automatu, z której wrzuca się pieniążek, no i naciska się odpowiedni przycisk z odpowiednim numerkiem, a że wie, co się zamawia, bo obok jest wielki rysunek, że każdy numerek jest jakieś zdjęcie potrawy. No wypada kartonik, który się daje kucharzowi. Ale polecamy te bary, ponieważ są one tanie po prostu. I kupowanie jedzenia w normalnych marketach i gotowanie to wychodziłoby nawet drożej. I tutaj mówimy, że za nasze, powiedzmy, 20 do 20 zł możemy zjeść cały dobry obiad, więc polecamy. Woda jest za darmo zimna w termosach z lodem. Można sobie dolewać ile się chce. Jest bardzo fajna atmosfera, jedzą tam normalni ludzie, którzy wychodzą, normalni Japończycy, którzy wychodzą w czasie przerwy z pracy, to zjeść obiad. Więc jeszcze taka ciekawostka a propos tych zdjęć w restauracjach. To zdjęcia owszem są, ale takim czymś, co nas bardziej jeszcze zadziwiło, było to, że przed większością restauracji i barów, to wszystko jedno, czy drogich, czy tanich, są takie plastikowe modele jedzenia, które można zamówić w tym barze. No i dla nas na początku to było takie nieszczególnie apetyczne, ale potem okazało się, że oni to naprawdę mają wszędzie i można, no idąc do baru, można zobaczyć plastikowy model piwa z pianą, plastikowy model kurczaka z ryżem i naprawdę wszystko. I no widocznie chcą wiedzieć, co jedzą. I podobno są specjalne sklepy i producenci, którzy specjalizują się w tworzeniu takich plastikowych wytłoków przedstawiających jedzenie. No, dla nas była taka ciekawostka. I faktycznie Japończycy faktycznie mniej jedzą tak ogólnie. Faktycznie te porcje były mniejsze. Musieliśmy się przyzwyczaić na początku, chociaż po kilku dniach było to dla nas, już się przyzwyczailiśmy do tego. Ale tak tradycyjnie faktycznie ta kuchnia jest lekka, jest dużo ryżu w niej, dużo makaronu i ryb, to faktycznie się potwierdziło. Troszkę może dla nas byłoby monotonnie po jakimś czasie jeść ryż z rybą albo ryż z kurczakiem. Tak, trudno dostać chleb na przykład. Trudno, te warzywa są bardzo drogie, to są na rzędu kilkudziesięciu złotych za kilogram w przeliczeniu, więc jeżeli chcielibyśmy kupować właśnie w jakimś markecie, więc, ale dopasowanie się w barach takich normalnych jak najbardziej polecam, można się przeżyć cały wyjazd na tym. Jeszcze się zastanawiam, czy te modele tego jedzenia faktycznie tak przypominają to jedzenie, tak, także można się pomylić, że ktoś wystawił prawdziwe piwo z pianą do wzięcia za free. No, chyba już są tego przyzwyczajenie, ale są dosyć wierne reprodukcje. No, czyli jednak mieliście co jeść. A powiedzcie mi jeszcze, jedliście wcześniej sushi przed wyjazdem?
jedliśmy, tak, i faktycznie, no, no może nie bez porównania, ale duża różnica jest, duża, tak, duża. Było tak, faktycznie tak, świeże i naprawdę było bardzo smaczne. No polecamy. W takim razie trzeba się wybrać do Japonii, żeby spróbować świeżego. Chociażby, żeby spróbować, dokładnie. Powiedzcie mi jeszcze, bo bardzo się zastanawiam nad tym faktem, jak to jest tam z opalaniem się? Bo wiem, że Japończycy opalać się nie lubią, ale dlaczego? Tak, to znaczy jest, ogólnie panuje chyba u nich taka moda, że jeżeli ktoś jest opalony, to przypuszczam, że to wzięło się z jakichś dawniejszych czasów, że po prostu osoby, które mają ciemną skórę opaloną na słońcu, to znaczy, że pracują gdzieś na polu i są pracownikami fizycznymi, nie są, są z jakichś niższych warstw społecznych, natomiast osoby dobrze sytuowane i pracujące intelektualnie albo nie pracujące po prostu powinny mieć jak najjaśniejszą skórę i rzeczywiście taki trend panuje i można na ulicach latem spotkać wiele osób z parasolami. W sklepach trudno dostać krem z filtrem mniejszym niż 50, także naprawdę na to zwracają uwagę, ale zdarzyło nam się widzieć parę osób, które były opalone i wbrew pozorom Japończycy mają bardzo ciemną karnację. Jak się opalą, to przynajmniej tak jak widzieliśmy gdzieś tam na plaży, to rzeczywiście mieli ciemny kolor skóry, a bardzo dbają o tym, żeby to słońce ich nie opalało. Właśnie ja słyszałam takie kosmiczne informacje, które nie wiem, czy są prawdą, czy może widzieliście takie rzeczy, że na plażach ludzie zakrywają twarze, na przykład przez jakieś takie kominy a la narciarskie, oczywiście, w których można pływać, żeby jakby każdy centymetr ciała był jakoś tak ochroniony przed słońcem. Na plaży nie widzieliśmy, ale faktycznie, jeżeli ktoś, jakieś wycieczki czy coś takiego, to faktycznie w większości każdy centymetr ciała jest zakryty. Parasol, rękawiczki i naprawdę. Zastanawialiśmy się, czy nie jest im gorąco, tym bardziej w takim ubraniu, ale oni nie mogą sobie jakby na to pozwolić. No to też jest jakiś element kultury. Na pewno dla nas, ja bym absolutnie nie wytrzymała, gdybym miała jeszcze na siebie coś założyć, jakieś grube warstwy przy słońcu, absolutnie. Powiedzcie mi, wyprawa w góry. Wiem, że w górach byliście. Góry tamte zwiedziliście. A powiedzcie mi, co wam się w naszych polskich górach nie podoba, żeby myśleć japońskie góry? Tak nam się podobają. Tak nam się właśnie teraz tym bardziej nam się podobają. I tak nam się podobają, że chcieliśmy spróbować jeszcze tamtejszych. No i ogólnie trzeba powiedzieć, że no nie trafiliśmy chyba w najlepszy rejon tamtejszych gór. Są chyba trasy bardziej z lepszymi widokami, które można zobaczyć, więc tego rejonu, w którym my byliśmy, czyli to był rejon Hakuby, to są Alpy nie polecamy. Może, znaczy, ogólnie nie było źle, ale no, ogólnie to wyglądało tak, że do wysokości 2200 metrów była taka, był gęsty las, który można by trochę porównać z dżunglą, a potem już były skały, czyli jakby jak się szło do tych wysokości 2200 metrów, to w zasadzie nic, niewiele można było zobaczyć. Ścieżka była tylko jedna, nie było mowy w ogóle o skręcaniu czy skracaniu, czy bo nie da się przejść w ogóle, jest tam tak gęsto po prostu. Spotkaliśmy po drodze zwierzęta, spotkaliśmy małpy, w ogóle nie chcieliśmy tak, nie w końcu jak się zachować. Dużo ludzi w tych górach, w zasadzie każdy nosi z sobą dzwonek po prostu. No, jeden albo dwa i idą grupą, przynajmniej z 10 osób. I taka grupa to wygląda jak takie stado baranków, bo oni tak dzwonią. I się zastanawialiśmy, po co oni to mają, ale to naprawdę odstrasza te zwierzęta i myśmy nie mieli i do nas te zwierzęta podchodziły na przykład, więc warto zabrać takie dzwonki jednak faktycznie na trasę. Ale też Japończycy uwielbiają technologię i w górę zabierają również po prostu bardzo wyspecjalizowany sprzęt górski, łącznie z rakami, czekanami, odzieżą jakąś bardzo profesjonalną i naprawdę są świetnie wyposażeni. Tak, to wyglądało tak, że oni po prostu jak wyszli na lodowiec, mieli prawie że okulary lodowcowe, czekany, a to tak by porównać, to są takie góry, jak troszeczkę można porównać do Tatr, może bardziej do Tatr Zachodnich, te Alpy Japońskie. Szczyty są troszkę wyższe niż Tatry, bo tu mówimy o powyżej 3000 metrów, tam maksymalnie wysokość. No ale jest tak właśnie dżunglowa, to już się tak wyrażę. I no nie wiem, czy to każdemu będzie odpowiadać, ale za to polecamy, bo celem wyjścia w góry był właśnie ten onsen, czyli taki gorące źródło naturalne na wysokości 2200 metrów. No po prostu to jest niesamowite, po całym dniu ciężkiego wyjścia w góry, jak można się zanurzyć w takiej ciepłej wodzie, naturalnej oczywiście.
Czegoś takiego u nas nie ma. Czegoś takiego u nas nie ma, właśnie dlatego też właśnie to właśnie to właśnie chyba też właśnie był główny jeden z powodów, dlaczego tam się wybraliśmy, ponieważ u nas te źródła naturalne są niżej, chcieliśmy coś takiego spróbować. I to było miejsce, w którym my byliśmy atrakcją turystyczną. Nie było, chyba oni tam nie widzieli obcokrajowca od dawna po prostu, od dawien dawna. No ale ogólnie, znaczy ogólnie polecamy górę, ale może inny rejon. Nie wiemy do końca, jakie są inne fajne rejony, ale ten znaczy, nie był taki super. Najbardziej popularną trasą w Japonii, którą większość osób chce przejść, jest oczywiście wyjście na górę Fuji. No myśmy się na to nie zdecydowali, ponieważ przestrzegano nas przed wielkim tłumem i naprawdę ciężkim przejściem, podobno naprawdę podobno jest bardzo dużo osób. No bo to wygląda tak, że jeżeli chcecie to wejść tam w dzień, bo to jest wulkan ze stygu, który ma 3000 chyba prawie 700 metrów. No i to trzeba podjechać wysoko, jeszcze w nocy, wyjść wiadomo w nocy i iść już z morzem Japończyków do góry po prostu. I jak są jakieś knajpy po drodze, to nasze knajpy, no jeszcze są jakieś miejsca, po prostu schroniska, jeśli można zatrzymać, to nie można tam siedzieć dłużej niż 15 minut. W sensie jest taka masówka po prostu. Jak się wyjdzie na górę, to jest automat z Coca-Colą. Tak słyszeliśmy. No to nas zniechęciło trochę. Tak, ale słyszeliśmy też opinię, że warto pójść i jest to. Znaczy to jest taka wizytówka Japonii, tak, prawda? No widoczna na wszystkich. Więc jeżeli ktoś ma więcej czasu, to pewnie jest to też jakieś ciekawe przeżycie. I latem akurat jest sezon, kiedy można wchodzić i szlak jest czynny, także też no, na pewno jest to jakieś doświadczenie i można się tam wybrać. Nam się nie udało. Nam się nie udało się zmieścić to w planie dwutygodniowym. Ale jak mówicie o tym automacie na górze, to po prostu nie potrafię sobie to. No jest ciekawostka taka, no po prostu. Te automaty są bardzo popularne faktycznie i są na każdym prawie kroku. Chociaż na przykład, jeszcze tak akurat mi się przypomniało, nie ma koszy na śmieci w miastach, w Tokio. Naprawdę nie bardzo, oceniam. Nie wiem gdzie co nie robić jak z śmieciami. Jak oni funkcjonują? Są, mają, znaczy, kosze na butelki plastikowe, i tyle prawie, że. To znaczy naprawdę na jakieś odpadki takie niesegregowalne nie widzieliśmy naprawdę koszy na śmieci. Nie widzieliśmy, co z nimi robić w ogóle. A powiedzcie mi, bo czasami u nas, nie wiem, czy się spotkaliście z czymś takim, ja się spotkałam, kiedy chodzi się po górach, po jakichś górskich szlachach, to ludzie na przykład mówią sobie cześć, tak nie znając się, albo jakieś takie inne powiedzenia. Właśnie czy w Japonii zobaczyliście coś takiego, że zauważyliście, że na przykład ludzie nawet nieznani mówią coś do siebie, jakieś takie... Znaczy, do nas mówili, ponieważ chyba byli no, generalnie nami zainteresowani i ciekawi skąd ale jesteśmy i tak zaczepiali, ale trudno mi powiedzieć, czy to jest takie standardowe powitanie, kiedy idą na szlaku. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Nie zauważyliśmy czegoś takiego, żeby się pozdrawiali czy coś takiego, więc to raczej nie działa. Do nas jak najbardziej, tak. Ale to wynikało z tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że po prostu w ogóle byli nami zainteresowani. Zgadywali często, mówili, że byli w Polsce, tak, byli w tej Polsce, a jak się pytałem w jakim mieście, no to że w Pradze, nie? To dla oni z dokładnością do kraju mniej więcej chyba tak mieli pojęcie. Ale chcieli być mili, chcieli zagadać. Byli mili. To się liczy. No. A teraz moje najukochańsze pytania, które po prostu kocham. Oprócz tego pytania odnośnie jedzenia, to jest zestaw pytań, które są najtrudniejsze i ludzie ich po prostu nienawidzą, ale najzabawniejsze sytuacje, jakie was tam spotkały. No to mamy dobrą historię, znaczy... I to z pierwszego dnia w zasadzie pierwszego dnia w Tokio, kiedy wieczorem około 20 szukaliśmy miejsca na to, żeby się napić piwa, bo to też człowiek musi kiedyś pić piwo, prawda? I ogólnie było tak, byliśmy w takiej dzielnicy turystycznej, no ale jakoś była tak troszkę wyludniona, nie było dużo ludzi na ulicach, te bary były pozamykane, ale przechodziliśmy... I widzieliśmy, że jest zejście do piwnicy, no i tam słychać jakieś głosy, śmiechy i światło jest zapalone, to weszliśmy, no i tam były taka mała knajpa, trzy stoliki, tylko przy jednym siedzieli ludzie tak naokoło i widać, że taka to chyba impreza zamknięta, bo to jacyś w ogóle ludzie tacy troszkę starsi. No i chcieliśmy, jakby myśleliśmy, że jest impreza zamknięta, więc pomyśleliśmy, że wyjdziemy, jednak nie będziemy im przeszkadzać, bo też na pierwszy dzień byliśmy tacy jeszcze troszkę nieprzyceni, ale oni zaczęli już do nas machać, że nie, chodźcie, nie jest zamknięte, siadajcie. No i o co chodziło? Podeszła nas kelnerka i powiedziała, że wita nas serdecznie, że to jest jej rodzina, jej szef i rodzina szefa. I oni sobie to tak tu piją dwa razy w tygodniu i dzisiaj jest akurat ten dzień, co oni sobie tak piją razem z sobą. No i ogólnie to jest też w Japonii właśnie bardzo takie
popularne takie stosunki jakby między pracodawcą a pracownikiem i to oni się tam integrują tak bardziej może niż tu u nas, tak bardziej takie to popularne, no ale wracając, chodzi o to, że oni tam tylko mieli taką swoją imprezę i byli już trochę tacy, no już byli tacy z weseli, już zadowoleni byli już trochę tacy, no i bardzo, bardzo się nami interesowali, no i na początku tak kelnerka tak kursowała między nami a nimi i co chwilę mówiła na przykład, o, wy się im bardzo spodobaliście i oni się pytają was, na przykład, i czy jesteście małżeństwem, nie? Albo czy jesteście zaręczeni, tak, albo takie różne rzeczy. No i w zasadzie już tak po pół godziny było tak, że już sobie robiliśmy z nimi zdjęcia. Poprosili, żeby zrobić z nimi zdjęcie, bo oni bardzo to uwielbiają. A po następnej pół godziny, czyli łącznie po godzinie czasu, już śpiewaliśmy z nimi karaoke, bo oni po prostu tak szybko nawiązują kontakt, że po prostu, ale to po prostu zrobili coś takiego, że po prostu podeszła do nas ta kelnerka i zapytała się, no słuchajcie, czy zaśpiewajcie z nami piosenkę i będziecie musieli trzymać taki kij, jeden ustawić się w rządku gęsiego, każdy trzyma prawą ręką kij i na takt tam pierwsza osoba śpiewa, a na takt te wszystkie osoby podnoszą kij do góry i krzyczą tam japońskie słowo soja. No tak. I po prostu to było niesamowite dla nas, bo to było już po godzinie, oni byli już troszeczkę tacy już stawieni. Tak, ale to był taki pierwszy szok kulturowy, który przeżyliśmy. Tak, myśleliśmy, że oni są zamknięci, że tacy są niesamowicie wycofani, a to w ogóle nieprawda. Tak, to myśmy byli wycofani, oni po prostu nas podeszli, prosili, żebyśmy z nimi śpiewać, słuchać, postawili nam zdjęcia, piwo później, tak, robić zdjęcia. No to było niesamowite. Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby właśnie w Polsce coś takiego się stało, że przychodzi do baru jakiś obcokrajowiec, zawsze go zapraszają do... Bo to był właściciel ten knajpy jakby, nie? No. I zabawy, także naprawdę to było bardzo takie zabawne, ale bardzo pozytywne zaskoczenie. Bardzo, tak. To była dobra historia chyba. Najbardziej taka szalona, która nam się przydarzyła w pierwszy dzień już. No. Też właśnie mi się wydawało, że Japończycy jakoś tak nie są szczególnie otwarci, ale no potem właśnie tak co opowiadacie, tak to kompletnie coś innego. Jakbyście pojechali następnym razem do Japonii, bo mam nadzieję, że chcielibyście, co byście ze sobą tym razem zebrali? Czego wam tak najbardziej brakowało tam? A może... Jakby ktoś szedł w góry, to nie polecamy iść z dużymi plecakami, tak myśmy szli. Znaczy, bo myśmy zabrali... Aha, to właśnie, to jakby może jakby brakowało nam troszkę organizacji w tym sensie, że jeżeli... Warto się skupić jednak na... Jeżeli ktoś chce iść w góry, to warto może to zrobić dłużej, bo już wtedy trzeba dużo rzeczy zabrać z sobą. A jak ktoś chce iść tylko na dwa dni, to może już nie warto, może warto zrezygnować, bo myśmy na przykład bardzo cierpieli na to, że mieliśmy te ciężkie plecaki. Wszyscy Japończycy mają takie małe, leciutkie plecaczki, które są, przylegają do ich chudego ciała i oni sobie tam pomykają po tych górach po prostu. No to tak. A co jeszcze nam brakowało? No, czasu nam trochę brakowało. No i nam niestety też teraz brakuje czasu. Ja bym bardzo chciała jeszcze z wami porozmawiać, ale niestety nie mogę. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Żegnam się z wami. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Asia i Marcin byli z nami. I słuchajcie nas oczywiście za tydzień, jak zwykle, w Buch Travel.